Dzień dobry. Chciałem przypomnieć to, o czym rozmawialiśmy na temat analogii, takich algebraicznych analogii pomiędzy matematycznym opisem ruchu jednostajnego i ruchu jednostajnie przyspieszonego. No i co możemy od razu z tego wywnioskować? No, żeby zrobić sobie więcej miejsca, to ja się zminimalizuję i możemy zaczynać. No więc przypominam, ruch jednostajny, ruch odbywający się ze stałą prędkością. Prędkość jest wektorem, to znaczy, że stała prędkość, to znaczy, że ani kierunek, ani wartość tego wektora się nie zmienia. Dalej, żeby uniknąć matematycznych komplikacji i dopisywania strzałek, umówimy się, że rozpatrujemy od tego momentu ruch, który się odbywa wzdłuż prostej. Po prostu. I w związku z tym kierunek jest jakby ustalony i możemy tutaj o tych strzałkach sobie zapomnieć. No więc Galileusz odkrył, że ruch jednostajny nie wymaga przyczyny. Jeżeli ciało jest w ruchu, to dzięki własności, którą nazywamy bezwładnością, pozostanie w tym samym ruchu. Żeby zmienić ten ruch, żeby zmienić jego szybkość, potrzebna jest przyczyna. No i zapisujemy to w ten sposób. Stałość tego ruchu, stałość tej szybkości zapisujemy w ten sposób, że jej zmiana jest równa zero. Się nie zmienia, czyli zmiana jest równa zero. Albo inaczej, szybkość, która jest tempem zmian drogi względem czasu, tempem zmian drogi względem czasu, jest stała. No i jeżeli tutaj ta szybkość jest stała, to rozwiązanie można, to równanie można łatwo rozwiązać ze względu na drogę i rozwiązaniem jest taka zależność proporcjonalna, zależność liniowa, czasem się mówi proporcjonalność przebytej drogi do czasu, który upłynął. No i wykresem tej zależności jest linia prosta. No i ten wykres ma interesującą własność, ma taką własność, że w jednakowych odcinkach czasu przyrasta o tyle samo zawsze drogi. Niezależnie od tego, czy ten odcinek czasu będzie tutaj w pierwszej sekundzie, czy w dziesiątej, czy w trzydziestej, czy w pięćdziesiątej, jeżeli to będą za każdym razem dwie sekundy, to w każdych tych dwóch sekundach droga przyrośnie o tyle samo. No możemy też zrobić nudny skądinąd wykres szybkości względem czasu. Szybkość się nie zmienia, więc wykresem szybkości względem czasu jest po prostu prosta, równoległa do osi czasu. No i teraz, jeżeli przejdziemy do ruchu jednostajnie przyspieszonego, to z takiej algebraicznej, matematycznej, z matematycznego punktu widzenia odkryjemy podobieństwo tych równań. No tyle tylko, że wszystko przechodzi jakby o jeden poziom wyżej. Teraz to nie szybkość jest stała, tylko przyspieszenie jest stałe. Przyspieszenie, które jest tempem zmian, nie drogi względem czasu, jak w ruchu, jak przy definicji szybkości, tylko szybkości względem czasu. No ale widać podobieństwo tych równań. Widać podobieństwo tych równań. Tam, gdzie była szybkość, jest droga. Tam, gdzie była droga, jest szybkość. No, algebra mówi, po to ludzie w ogóle wymyślili algebrę, tak? Bo zauważyli, że warto jest badać strukturę równań samych w sobie i strukturę ich rozwiązań, bo potem te same równania można zastosować w bardzo wielu różnych okolicznościach i nie warto w każdej z tych okoliczności na nowo rozwiązywać cały problem matematyczny od początku. Można się posłużyć gotowym rozwiązaniem. No i my się posłużymy. Tak jak była ta analogia, tutaj zamiast szybkości pojawiło się przyspieszenie, zamiast drogi pojawiła się szybkość, no to proszę bardzo, zamiast drogi pojawiła się szybkość, zamiast szybkości pojawiło się przyspieszenie. I innymi słowy, tym razem tak liniowo zmienia się szybkość względem czasu.
No i tak jak tutaj w jednakowych odcinkach czasu droga przyrastała o jednakową wielkość, o jednakowej wielkości, to tutaj w jednakowych odcinkach czasu będzie przyrastała szybkość. Zawsze o tyle samo. No to oczywiście, na co warto zwrócić uwagę, to, że tutaj są zupełnie inne wielkości. Czas i czas to jest ten sam czas. Natomiast tutaj mamy do czynienia z szybkością mierzoną w metrach na sekundę, a nie z drogą mierzoną w metrach. No i podobnie jak zrobimy sobie wykres, ten nudny wykres przyspieszenia względem czasu, które tym razem to przyspieszenie jest stałe, no to zobaczymy, że wykresem jest linia prosta, równoległa do osi czasu, tak? Coś, co opisuje wielkość, która się nie zmienia w każdej chwili czasu, jest taka sama. No i w ten sposób, budując na takiej matematycznej analogii pomiędzy równaniami, pomiędzy formą równań i wychodząc z analizy ruchu jednostajnego, no stwierdziliśmy to, co da się w ten sposób przez analogię stwierdzić w przypadku ruchu jednostajnie przyspieszonego. Pozostała tu jednak jeszcze zagadka, no dobrze, a co z drogą, tak? Bo wiemy, jak wygląda przyspieszenie, wiemy, jak wygląda szybkość, a co w tej sytuacji z drogą? No, to wymaga głębszego zastanowienia. Dziękuję bardzo.